Dzień dobry. W naszych elitach, w zasadzie w jelicie grubym, w okrężnicy, żyje nawet 10 do 12 potęgi bakterii na każdy gram kału. Ta flora jelitowa jest tam niezbędna. Relacje pomiędzy florą jelitową, tak zwanym mikrobiomem czy mikrobiotą jelitową, a człowiekiem są albo komensalistyczne, albo mutualistyczne. To zależy w zasadzie od rodzajów bakterii. Niektóre z tych bakterii działają prawie wyłącznie korzystnie na organizm człowieka. Takie jak na przykład Lactobacillus czy Bifidobacterium. Niektóre mogą być potencjalnie chorobotwórcze i raczej zwykle działają komensalistycznie, ale w niektórych przypadkach mogą niestety powodować chorobę. I do takich należą Escherichia coli, Enterococcus, Eubacter, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas, Proteus, Clostridium, które zwykle jest niepożądane, ale także grzyby jak Candida, ale nawet pierwotniaki. Entamoeba dispa czy na przykład Balanthidium coli. Flora jelitowa spełnia niewątpliwie bardzo ważną funkcję. Po pierwsze, syntetyzuje witaminy z grupy B i witaminę K. I tutaj taka drobna uwaga. Wytwarza również witaminę B12, ale ona się nie wchłania. Ona jest wydalana z kałem w całości, bo żeby się wchłonęła, musi się najpierw połączyć z tak zwanym czynnikiem Castla, wydzielanym w żołądku. A więc ta witamina B12 się nie wchłania. Flora jelitowa również produkuje kwas masłowy, który jest pożywką dla błony śluzowej jelit. Również działa immunomodulująco, prowadząc do zwiększonego wydzielania immunoglobuliny A, nie tylko w obrębie jelit, w tak zwanej tkance GALT, ale także w obrębie na przykład dróg oddechowych. Dlatego przyjmowanie probiotyków może zwiększać odporność na infekcje dróg oddechowych. Co więcej, flora jelitowa wytwarza hormony. Tak jak na przykład dopaminę, serotoninę, kwas gamma-aminomasłowy, wiele różnych związków peptydowych o charakterze hormonów, które mają wpływ na tak zwany jelitowy układ nerwowy i samopoczucie. No i w końcu trzeba pamiętać, że flora jelitowa produkuje bakteriocyny, czyli w cudzysłowie naturalne antybiotyki, które hamują rozwój patogennych organizmów. Ostatnio bardzo modne stało się takie badanie na skład jakościowy, ilościowy flory jelitowej. Czy warto to badanie wykonywać? Odpowiedź brzmi: nie warto. Po pierwsze, jest to badanie dosyć drogie, a po drugie ma nieustaloną i wątpliwą wartość diagnostyczną. Tak naprawdę flora jelitowa może się zmienić z dnia na dzień. Pod wpływem silnego stresu, biegunki, błędu dietetycznego, a u kobiet, na przykład pod wpływem hormonów, inna flora jelitowa jest na przykład w okresie krwawienia miesięcznego, a inna w okresie owulacji. Oczywiście antybiotyki, używki takie jak kawa czy herbata mają wpływ na tę florę jelitową. Ale trzeba też pamiętać, że zależy ona od diety. Inna będzie u osoby na diecie wegańskiej, a inna u osoby na przykład na diecie kwaśniewskiego czy ketogennej. Nie ma norm dla poszczególnych rodzajów bakterii i nie wiemy, kiedy należy wkraczać z leczeniem. W związku z tym nie można określić, oczywiście można określić skład jakościowy, ilościowy tej flory, ale raczej tak dla własnej informacji, dla własnej ciekawości. Bo generalnie postępowanie jest takie, że w zaburzeniach czynnościowych związanych z florą jelitową, takim jak IBS czy SIBO, daje się empirycznie antybiotyk niewchłanialny, taki jak rifaksymina, to jest eubiotyk, który nie powoduje ogólnych działań niepożądanych, bo się po prostu z jelit nie wchłania i można go stosować w ciemno. Po drugie, daje się probiotyki. Nie trzeba ku temu wykonywać żadnych dodatkowych testów, tym bardziej, że taka terapia empiryczna jest dużo tańsza i najczęściej skuteczna. Te testy są zalecane często przez dietetyków, którzy później chcą wprowadzać różne programy suplementacyjne i indywidualną probiotykoterapię. Nie ma czegoś takiego jak indywidualna probiotykoterapia. Te same bakterie działają korzystnie u każdego człowieka. Na przykład Lactobacillus plantarum czy Reuteri u każdego człowieka działa korzystnie. Poza tym większość obecnie stosowanych probiotyków zawiera kilka lub nawet kilkanaście różnych szczepów bakterii, więc jak tutaj mówić o indywidualnej probiotykoterapii? Można tylko zmieniać dawkę, a pamiętajcie, że probiotyków nie można przedawkować, bo nadmiar tych bakterii jest i tak wydalany z kałem. Jeżeli zaś mamy na przykład rozwój takich patogenów jak Clostridium difficile i rzekomo błoniaste zapalenie jelit, to niestety żadna probiotykoterapia i tak nie pomoże, tylko antybiotyki, i to silne, podawane doustnie, tak jak na przykład metronidazol, czy podawane inne antybiotyki, często pozajelitowo, jak na przykład wankomycyna czy pochodne. Moi drodzy, i na koniec, warto zwrócić uwagę, że u kobiet
Flora jelitowa może się przemieszać z otworu analnego do otworu waginalnego, powodować świąd pochwy, upławy i zwiększone wydalanie śluzu z pochwy. To dlatego kobieta ma nogi, żeby nie zostawiała śladów jak ślimak. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie.